Jesteśmy z powrotem na wielkim finale Mistrzostw Polski PES 2016. Zgadnijcie, jakimi drużynami grają. Oczywiście Bayern, Kasy, czarne trikoty Bayernu, Pershing, biały. O co grają? Grają od tu Mistrza Polski, ale to za chwilę, już pierwsza akcja. Dobrze, efektywna obrona. Sędzia oczywiście nie gwiżdże faulu. Grają od tu Mistrza Polski, o konsolę PS4, o wspaniały puchar i bilety do Mediolanu na światowe finały, które się odbywają w dzień finału Ligi Mistrzów, dokładnie przed meczem Ligi Mistrzów będzie finał tutaj turnieju Konami. I teraz zobaczmy, kto wyjdzie na prowadzenie, kto będzie bliżej wyjazdu, kto będzie bliżej tytułu Mistrza Polski. Jak obstawiacie? Na czacie możecie strzelać. Ja myślę, ja nie jestem czatem tak naprawdę. Ale też możesz myśleć. No ja tutaj kibicuję, dużo powiedziane, ale tutaj stawiam na Kasego, bo pokazał naprawdę klasę w półfinale. Nie dał żadnych szans swojemu przeciwnikowi MTS-owi, tak? Tak, dobrze. I teraz szansa Müller, sam na sam. Jest 1-0, 1-0, szybka bramka, a to oznacza, że będzie dużo bramek w tym finale. Zobaczymy jak teraz z tym sobie poradzi Pershing. Szybko idzie do ofensywy, ale również szybko traci tą piłkę. Zobaczmy, czyżby. O, jak szybko strzeli drugą bramkę, to mogą być pozamiatane. Zobaczymy teraz. Pershing musi coś tutaj zbudować od siebie. Odgryźć się. No i strzelić tą bramkę. Przyjmuje piłkę i również znowu jeszcze raz bardzo szybko traci. No musi troszkę uspokoić, gdy mi się wydaje, rozegrać ją sobie delikatnie, przytrzymać. Ribery, teraz szansa znowu... Robben, wow! Spalony. Niestety był spalony, no. No ale akcja była już o włos ten spalony. Bardzo fajnie to wyglądało. I mogła być fajna, efektowna bramka. Już jedną taką widzieliśmy, mistrz Polski ustępujący już stroju. Fajną bramkę strzelił w pierwszym meczu w ostatniej minucie. Teraz szansa, Pershing. Jest bramka. Słychać tutaj, że Pershing ma chyba więcej fanów. No troszkę szczęścia w tym było. To był chyba samobój. Nie wiem, nie mamy porówki, powtórki, natomiast teraz 1-1, no i wracamy. Wracamy wszystko, zaczynamy od zera i teraz może Kasy coś tutaj pokaże z swojej strony, natomiast nie, tutaj Pershing bardzo fajnie w obronie tutaj tą akcję zatrzymał, no i wychodzi ze swoją szansą. Ładnie tutaj, trochę niepewnie, ale obrona zatrzymała ten atak, no i bardzo szybko piłka przechodzi na drugą stronę boiska. Müller. No i teraz znowu Pershing w ofensywie, no zobaczymy, czy może złapał właśnie momentum, jak kiedyś wspominałem. Tutaj niepewnie obrona, ale na szczęście dla Kasego Neuer wyszedł z tej bramki. Vidal. Kasy teraz spokojnie, woli sobie przytrzymać tą piłkę, troszkę rozegrać. Ładne podanie. Szybkie parę wymiana. Müller, jest szansa. I będzie podanie. Niestety. Za krótkie, nikogo tam nie było, żeby to podanie, to dośrodkowanie przyjąć. Teraz Robben, no i piłka znowu trafia do Neuera, Neuer na prawą stronę, Martinez do Robbena, jak widzimy ta piłka bardzo szybko wędruje z jednej na drugą Kasa połowę. Kasa zdecydowanie dużo ładniejszą piłkę, jak na razie oczywiście, bardzo ładnie rozgrywa tę piłkę, no ale za piękno bramek się i punktów nie daje, no Neuer dobrze wyszedł. Ale bo niestety, no, mamy 1-1, słuchajcie, no jest walka na miarę finału. Benatia, Alaba. Zobaczymy, co nam pokażą zawodnicy. To już jest 31 minuta tego spotkania. Na razie po jednej bramce i stan rywalizacji jest wyrównany. Lewandowski, ładnie tutaj zwód. Ale już Kasy już był na posterunku innymi obrońcami. Tutaj Neuer trochę ryzykownie. Oj. Ribery, kartka. No, powinna być żółta według mnie za taki wjazd w tył, ale nie mamy... No to Müller, to był jednak Müller. Żółta kartka, no i tam musi uważać, żeby nie dostać czerwonej kartki przy kolejnym takim faulu. No a Kasy ma jeden sam na sam. Czy będzie bramka? Jest! Jest bramka!
Jest bramka dla Kasego. No ale już wszyscy chyba wydawało mi się, że przedobrzył. No, tak chyba chciał myślałem. Podać jeszcze na górę. Ja miałem wrażenie, że to jest już podanie, a to była taka to podcinka. Była taka podcinka, ja myślałem, że to było podanie. Neuer chyba też tak myślał i nie ogarnął. Oj! I będzie 3-1. Nie, z poprzeczka. Co za mecz, co za... Jeden błąd, drugi błąd, no na tutaj trochę miał Pershing szczęścia, no i ta druga, trzecia bramka by już go tak naprawdę bardzo oddaliła od tego końcowego sukcesu, a tak to jeszcze ma nadzieję na Mediolan, na konsolę PS4, na puchar i na tytuł mistrza Polski. Spalony, tak. Wszystkie tak o włos po prostu. Bo zawodnicy nie pozwalają jeszcze tam powtórce przelecieć, tam byłoby widać, tak. Po prostu oni od razu to ją przełączają. Faktycznie, Alaba, Ribery, Müller, tutaj fajną klepę gra dla kasy i teraz no jest szansa. No i on sam. Do Robena podanie, Robena. Będzie też tylko... Brawo, 3-1 i chyba... I chyba kasy. No kasy gra naprawdę, no mam wrażenie na najwyższym poziomie w tym turnieju. Chyba się przygotował, albo po prostu gra jeden z lepszych turniejów w swojej karierze, tak myślę przynajmniej. Czyżby kolejna sytuacja? No nie wiem, jakoś te piłki, te wszystkie podania mu bez problemu dochodzą. Tak jak myślałem w poprzednim meczu, że Pershing ma dobrą obronę. No. Gra naprawdę fajną piłkę. Właśnie, teraz tego nie pokazuje. Fajny, lepszy. Czuję grę ewidentnie. Tiki-taka. Włączył mu się taki Barcelona klimat mistrzostwa. No w sumie w końcu był Guardiola, prawda? Oj, teraz szansa dla Pershinga. Jest powrót. Oj, mało brakowało, abyśmy mieli 3-2 po pierwszej połowie. No i będzie strzału. Było też ładnie rozegranie. No ale tutaj... Neuer łapie tą piłkę. Bez problemu. No, mamy 3-1 do pierwszej połowy, słuchajcie. No. Sporo tych bramek, jak na pierwszą połowę. No i fajnie. Bramki w finale są ważne. I na razie kasy no, bardzo blisko. Tutaj zmiany taktyczne. No, tu no bo tak szady. Naprawdę ci gracze nie zmęczeni za bardzo. Jak na, chociaż ten Robben już troszkę rzeczywiście połowa paska już... Tu też chodzi o ustawienie ich. Szybki faul. Przywilej korzyści, natomiast to nie wiem, czy nie powinna być kartka. No wiesz, bo to był Müller i nie wiem, czy on nie miał żółtego kartnika przypadkiem. Lewandowski. Dokładnie. Teraz Neuer zagra blisko, czy daleko wyekspediuje tę piłkę. Mocna piłka. Zobaczymy, czy jeszcze Pershing zdała się podnieść. Musi powalczyć, ma całą połowę, całe 5 minut tak naprawdę czasu rzeczywistego, żeby jeszcze powalczyć. No dwie bramki, no da radę. Jeżeli w całym meczu 7 bramek pada, to dwie bramki na pewno da radę odrobić. No jeżeli chce mieć ten tytuł, musi tego dokonać. A jak to zrobi, no to już jego problem. No, tymczasem kasy po raz kolejny przy piłce. No tym, ale już tym razem sobie nie pograł tak długo jak zwykle. Ribery. Może teraz. Oj, tutaj. Ładne podanie. Troszkę szczęścia w tym było wszystkim. Ale zobacz, że Kasy go przeczytał, ten ślizg. Nie wyszedł, ale to było celowe na zablokowanie tego podania. O, ciekawe podanie, bardzo dalekie z rzutu autu. I będzie, a już myślałem, że się przebije. Ta piłka podskoczyła i niestety nie opanował. Alaba. Pershing na razie spokojnie, przytrzymuje piłkę. No ale troszkę go czas goni tak naprawdę, no, ma dwie bramki do odrobienia. Mam wrażenie teraz trochę, że chce wyciągnąć swojego przeciwnika. No ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo może się to bardzo źle skończyć, może szybko stracić piłkę i się nadać na kontrę. Ale każdy ma swój styl gry tak naprawdę, może po prostu... Postanowił coś zmienić, nie wychodziło jedno, to może i drugie wyjdzie. Czyta go, strasznie go czyta. No, teraz ładna piłka. No jest szansa, kasy, czyżby? Czy będzie? Jest! Jest! Brawo! Ładna... Brawo i no. To... Na przełamanie. Jeszcze jakieś zmiany. No to... Jeszcze jedna bramka, słuchajcie. To już powoli wygląda jak GG. Ale dajmy mu szansę, jeszcze może Pershing wróci. Nie, słuchaj, czy to jest?
Jezus miał. 3-2, tutaj właśnie Persik właśnie wraca, niż się oddala, słuchajcie. Więc no, tutaj może się wszystko zacząć. Jeszcze złapie, może złapią Kasego jakieś nerwy. Może zacznie grać trochę gorzej w defensywie. Zobaczymy. Szpaki cały dzień. Fachowcy przed komputerem. 4-1? Poważnie? 4-1 jest? Dobra, to jest ten gorszy mędek. Czyli żartuję. Poważnie? Ja byłem przekonany, że... O ja, dobra, nieważne. Chwilowe zaćmienie. W takim razie Radek miał rację. Ja powiedziałem, że przed dwa... Strenowaliśmy się podwójnie w takim razie. Tak, mam wrażenie, że masz rację. Ja już się zakręciłem, już się chyba zlały po prostu te kolor koszulek, nie wiem jakim cudem. Bo się tutaj wyróżniają. Za dużo Bayernu dzisiaj było. Za dużo Bayernu, ewidentnie. Już o, ale teraz jakaś akcja Persinga. No on już nie ma nic do stracenia, no tutaj czy straci 4 bramki, czy 8. No to nie ma znaczenia. No cóż, no Kasy przynajmniej, w jednym się nie pomyliłem, że Kasy rzeczywiście tutaj przeważa. Postawiłem na Kasego i na razie nie zawodzi. No Persing od tego półfinału rzeczywiście trochę miał problemy, może? Ale będzie karny? Będzie karny. No. Karny? Czy nie? Nie, rzut rożny, nie ma karnego. Nie trafią. Sędzia, nie trafią. No sędzia niech nie gwizdże, nic nie gwizdże. Tu by się przydał taki, patrz jak fajnie Neuerem tam wychodzi. Zobaczymy, czy to będzie. Żeby zaraz nie wkręcił tej piłki bezpośrednio z różnego. Troszkę prowokuje. Nic z tego nie było tak naprawdę. 70 minut na wirtualnym zegarze, coraz mniej czasu na wielki comeback Persinga. Nie zanosi się, żeby coś się miało zmienić. Leci kontra. No, teraz Persing bez problemu przejmuje piłkę. Jedynie co, to może tutaj jeszcze tylko powiększyć swoją przewagę Kasy. No i już chyba może się witać z tytułem mistrza Polski. Na jego miejscu Persing chyba jeden pomysł to zmienić taktykę na ultraofensywną i trzymać kciuki za swoje umiejętności strzeleckie. No tak, ale to nie wierzę, że... O, chyba będzie. O, już myślałem, że... Kasy by mu w ogóle dał tyle szans na przejęcie piłki, na grę. Tu jeszcze strzał z daleka. No tutaj już się wita z grą spowodnią. Cały czas jest przy piłce. Ta piłka jakby do niego po prostu miała czuła miętę chyba, bo... Może teraz Persing, rzutka w pole karne, ale nie, tutaj już Kasy to wszystko zamyka. Tutaj nie daje możliwości dojścia do jakiejś stuprocentowej sytuacji. No to tu już wygląda trochę jak desperacja, no ale trzeba wszystko spróbować. 78 minuta, wciąż 4-1 na scoreboardzie. Douglas Costa. No może jeszcze... Jeszcze coś się uda z tego. No to są takie podrygi ostatnio tak naprawdę, no tak to wygląda. No, mamy niecałą minutę do końca tego meczu. Jest 4-1, no tutaj 3 bramkowa przewaga chyba. Ale co mi się bardzo podoba, że Kasa dalej gra do przodu. On tutaj nie kalkuluje, już nie utrzymuje tej piłki, graczuje się bardzo pewnie. Jeszcze by chciał wstrzeć piątą i pewnie jeszcze szóstą bramkę. I w bardzo fajnym stylu tutaj zakończyć turniej. Widać, że jest w wybornej formie. Przynajmniej na ten turniej to w zupełności wystarczyło. Wiesz, jak wrócisz do domu, nieważne jak grałeś, ważne, że wygrałeś. Ale Kasy grał bardzo fajnie i za to plus, za to propsy. I no, mam nadzieję, że taką samą grę pokaże w Mediolanie na finałach światowych. Przed finałem Ligi Mistrzów będzie finał turnieju Konami. I tam będzie reprezentował, oby w tym finale zagra, Kasy, czyli nasz mistrz Polski. Jeszcze nieoficjalnie, ale tutaj kwestia paru sekund. Kwestia paru sekund, tak. Jeszcze będzie piąta? Jeszcze piąta, Costa. Podanie. I mamy. Brawo! No cóż, brawo, brawo. Nie pozostaje powiedzieć nic jak GG! Well played. Nore. No jeszcze Costa na pożegnanie. 5-1. I tak się chyba zakończy finałowy mecz. Mistrzostw Polski. PES 2016. Albo jeszcze... Tak. 91 minuta. Parę sekund jeszcze przed nami. Może jeszcze jedna brama? Jeszcze jedna brama. Może jeszcze szósta? Na pożegnanie?
A więc tak, Kasy zostaje mistrzem Polski, bilet na finał do Mediolanu. Wielkie brawa. Wielkie brawa, GG. PS4, wspaniały puchar.